A tak wyglądają mielone z niespodzianką w środku. Tutaj pokazuję. I zaraz Wam pokażę, jak się przekrajają. Bardzo fajnie. Nic się nie rozpada. O, nic się nie rozpada. Nie rozpadło. Zobaczcie. A jeszcze są gorące. O. Także zapraszam na film, bo bardzo pyszny obiad. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie danie jednogarkowe. Będą to kotlety mielone z ziemniakami w środku. Do tego będzie kalafior i w sosie śmietanowy. Danie będzie jednogarkowe i będziemy je przyrządzać w piekarniku. Także takie dania ja bardzo lubię. Jest to ono, jest łatwe. No i fajnie właśnie, bo jest w piekarniku, wkładamy i czekamy i wszyscy jemy. Od czego zaczynamy? Mniej więcej powiem Wam, co nam będzie potrzebne. Około 50-60 deko mięsa mielonego. Ja tyle robię, ale oczywiście można zrobić więcej. Troszkę pinatki, pietruszki, jeden kalafior, taki średni. Ja mam, zostało mi troszkę ziemniaków z wczoraj, z obiadu, ugotowane one są. Do tego 200 ml, 250 śmietanki, 30, dwa jajka, pieprz, czosnek, ja mam w przyprawie taki suszony, może być ząbek czosnku, kilka łyżek, zależy od mięsa i zrobimy dzisiaj na szybko, więc będzie to bułka tarta, ale tak jak mówiłam, szukajcie dobrej bułki tartej. Prażona cebulka, dlatego właśnie mówię, będzie dzisiaj wszystko na szybko. Do tego mam troszkę koperku, ja mam mrożony, to zużyję. Około dwóch łyżek mąki ziemniaczanej i troszkę musztardy, jaką lubimy. Zaczynam od tego, że będziemy gotować nasz kalafior. Ja tutaj już mam wodę w garku, mi się już prawie gotuje. Dałam tu łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru i gotować będziemy kalafior od zagotowania wody tak al dente. Około 5-6 minut. Pokrojone w takie różyczki. Kalafior nastawiłam, się gotuje, a my zabierzemy się za mięso. Do mięsa wbijam, a ja mam tutaj swoje mięso, ja przemieliłam łopatkę, ale może być to mięso, jakie tylko będziecie chcieli mielone. Dwa małe jajka, mówię około 50-60 deko mięsa. Dwa małe jajka. Półtorej łyżeczki suszonego czosnku, ewentualnie dwa ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę. Dodajemy pieprzu tyle, ile lubimy. Ja dodałam pieprz biały. Dodajemy oczywiście sól. Myślę, że ja mam sól tą taką różową. Myślę, że dwie łyżeczki będzie wystarczające, bo ona ma inną słoność. Do tego prażona cebulka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich czubaszek łyżeczek. Koperek. Mówię, ta ja mam mrożony, jeżeli macie taki, możecie dać taki. Takie ze 3-4 łyżeczki. Koperek można pominąć, jeżeli ktoś nie lubi. Przygotujmy sobie też wodę zimną i zaraz będziemy, dam na razie, raz, dwa, 3, 4, 5. 5 łyżek bułki tartej i zapomniałam jeszcze, dodam musztardę. Ja mam musztardę bardzo ostrą, więc dodam tylko taką łyżeczkę.
ale musztardę dajecie taką, jaką po prostu lubicie. I będziemy wyrabiać. Troszkę podlewam wodą, zimną z kranu. Jeżeli dobrze wyrobimy nasze mięso, będzie się ładnie kleić, a kotlety nie będą się rozpadać. Po kilku minutach mój kalafar już jest taki al dente i ja go wyciągnę na miseczkę i sobie odłożę, niech poczeka na swoją kolej. Mięso już wyrobiłam, a jak sprawdzić, czy jest dobrze mięso wyrobione? Weźcie troszkę mięsa i spróbujcie zrobić kulkę. Jeżeli ona się ładnie trzyma, nic się tutaj z nią nie robi, to znaczy, że wszystko jest w porządku. I teraz ile nam wyjdzie naszych tych? No wszystko zależy, jakie mamy ziemniaczki, ile żeśmy... I każdego takiego ziemniaczka, jeżeli jest za duży, to ja go przekroję po prostu na pół. O. I robimy takie. Zwijamy. Takie kulki. Zrobię tak wszystkie. Będę wybierać sobie jak najmniejsze ziemniaczki. O. A te większe, po prostu, tak jak mówiłam, przekroję na pół. Gdyby Wam się tu nie chciało fajnie sklejać, wystarczy umoczyć ręce troszkę w zimnej wodzie. O, i mokrymi rękami robić, mięso Wam się jeszcze lepiej sklei, jeżeli będziecie mieli mokre ręce. Przy mokrych rękach dużo lepiej będzie się Wam sklejać. I robię tak każdy. No i robię już ostatniego. Wiecie co, ja tam na samym początku się pomyliłam. Tu jest kilogram, nie pół kilograma, a kilogram mięsa. Nie wiem co, o czym myślałam, ale ja tam napiszę, że po prostu jest pomyłka, nie pół kilo, a kilogram mięsa. Może dlatego, że to było moje mięso mielone i była jedna torebka i pomyślałam, że pół, ale tu jest kilogram mięsa. I wszystkie już zrobiłam i zaraz będziemy je wkładać do naczynia żaroodpornego. Łyżką masła wysmaruję garnek. Ja sobie wzięłam taki garnek, który można wsadzić do piekarnika. Bardzo go lubię, wysmaruję go troszkę masłem. Tu jest taka płaska łyżka masła klarowanego. Może być to smalec, może być odrobina oleju. I będziemy układać nasze mielone. Mielone z niespodzianką w środku. Wokół mielonych ułożymy nasze różyczki kalafiora. I już ładnie nałożyłam. Zalejemy to teraz delikatnie. Ja mam szklankę, tak mniej więcej szklanką, gorącej wody. Piekarnik już sobie nastawiłam na 180 stopni z termoobiegiem, ale ja go nastawiłam na 180 stopni, żeby on się wygrzał. Jak włożę, jak on się zagrzeje, to zmniejszam temperaturę do 160 stopni, przykryję pokrywką i będę piec około 40-50 minut.
10 minut przed końcem pieczenia, jak już będę widziała, że one są już gotowe, już są no około po 40 minutach zajrzę i zrobimy do tego sos. Dlatego będzie nam potrzebna śmietana 30, 200 ml, 250 i troszkę będzie nam potrzebna skrobia ziemniaczana. Oczywiście do śmietanki można dodać sobie jeszcze ser z tarty, sól, pieprz oczywiście lub jakiekolwiek inne zioła. Ja dodam jeszcze natkę pietruszki. Także to stawiam. Gdyby Wam woda wyparowała gdzieś spod pokrywki, po prostu trzeba patrzeć tak do 1/3, nie więcej, pulpetów, żeby one były w wodzie. Tak nie więcej niż 1/3, bo aż tak dużo sosu potrzebować nie będziemy. Także zakrywam i danie ląduje do piekarnika. W sumie u mnie były nasze mielone przez godzinę. Teraz je wyciągnę. O, specjalnie, żeby Wam pokazać, bo tak to zrobiłabym to w piekarniku przy wysuniętej szufladzie. O, ale pachną. Nic wody nie dolewałam, przykrywka fajnie je, że woda po prostu nie wyparowała mi. Tutaj mam 300 ml śmietanki, tak jak mówiłam. Śmietankę po pieprze i po solę. O. Tak. I dodam taką łyżkę mąki ziemniaczanej. Może półtorej. Mąki ziemniaczanej porządnie rozmieszamy, żeby nie było grudek. Rozmieszałam i będziemy zalewać. Tak. Poruszajmy troszkę. O, żeby nam... I wsadzimy dosłownie na 10-15 minut, żeby mąka ziemniaczana się zaparzyła i żeby nasz sos po prostu zgęstniał. Możemy spróbować zobaczyć, czy czasami nie trzeba jeszcze dopieprzyć, dosolić, a może lubicie jakieś inne przyprawy, też można dodać. I do piekarnika przykrywam na dosłownie nie więcej niż 10 minut. Na 170, 180 stopni z termoobiegiem, bo chcę, żeby to się szybko zrobiło. Pod przykryciem. Minęło 10 minut, piekarnik już wyłączyłam. I już Wam pokazuję. Danie. Widzę tutaj bąbelki, to znaczy, że się zagotowało i o to chodziło. O, patrzcie, sos fajnie zgęstniał. Ja nie dodawałam, jak to się nazywa, sera. U mnie jest sama śmietana, ale pachnie. Także tylko natka pietruszki. Słuchajcie, na stół i nakładać i mamy obiad gotowy. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa, pa!